Istoty to cykl prac, które rozpocząłem realizować w ubiegłym roku. Powroty to też miał być tytuł tej wystawy, choć okazało się zbieg okoliczności, że tytuł wystawy to z powrotem. I rzeczywiście to odnosi się bezpośrednio do mojego prywatnego życia, bo to jest rzeczywiście z powrotem do Gdańska, do mojego ukochanego Gdańska, w którym studiowałem. Studiowałem nie przez przypadek, studiowałem w pełni świadomości, w tym sensie, że nigdy przez całe liceum i wcześniej nie miałem wątpliwości, gdzie mam studiować. Już w Gdańsku spędzałem każdą chwilę na koloniach jako dziecko. To było moje Gdańsk. Gdańsk to było moje miasto wybrane. Tak też się stało. Pewne zbiegi okoliczności spowodowały, że wróciłem na Śląsk i przez te 20 kilka lat realizowałem swoje prace właśnie w tamtych stronach, choć tam dlatego, że mam pracownię. Mój ojciec był rzeźbiarzem, stąd tamto miejsce. Natomiast realizowałem prace rzeźbiarskie w całej Polsce, nie tylko w Polsce, również za granicą. A wracając do tytułu przewodniego, powroty. Powroty to dość uniwersalne takie pojęcie, każdy z nas to zna, szczególnie w ostatnim okresie, kiedy wracamy do normalności, do pandemii. Ten mój nowy cykl prac, które są związane, które formalnie wiążą się również z takimi martyrologicznymi tematami jak żołnierze wyklęci, pomnik żołnierzy wyklętych, czy wypędzeni górnoślązacy do sowieckich łagrów, przepraszam, wywiezieni, wypędzeni Wielkopolanie z Wielkopolski, czy wiele tego typu tematów, które wiążą się z wyrwaniem, wypędzeniem, porzuceniem często, ale również z odzyskiwaniem, z powrotami. Stąd moje formalne zabawy pozytywem i negatywem w rzeźbie. Takim dosyć charakterystycznym elementem jest pionowy obiekt, który pojawia się raz w prostopadłościanie, w takiej formie obelisku. Pojawia się jako forma pełnoplastyczna, ale często jako negatywowo pełnoplastyczna, a również jako wycięty ażur, który w przypadku niektórych kompozycji przenika bryłę właściwie z każdej strony na wskroś. Te moje zabawy formalne, pozytywem, negatywem, zaczęły się chyba od tego momentu, kiedy powstał linoskoczek. Pierwsza moja rzeźba o takich charakterystycznych, wydłużonych proporcjach, choć wcześniej też się pojawiały takie formy realizowane w drewnie. Natomiast ta była w pełni świadoma, choć bardzo mocno realistyczna w samej formie rzeźbiarskiej. Można powiedzieć taka pełnoplastyczna, choć nie lubię tego sformułowania, ale modelowana ręką, w materiale miękkim, w glinie, odlewana, później w brązie, w żeliwie czy w sztucznych tworzywach. To, co jest istotne, to jest ilość szkiców, które wykonuję. Nigdy nie potrafiłem świetnie rysować, realistycznie. Istotne dla mnie były zdecydowane takie pociągnięcia pędzla, grubego węgla. I teraz to się okazało, że przy pomniku na przykład Pileckiego te moje szkice były jak znalazł. To znaczy ci moi bohaterowie z tych moich rysunków, z tych szkiców rzeźbiarskich i rysunkowych, oni znaleźli się również w pomniku Pileckiego, którego istotą jest sześcian, pełny sześcian, granitowy, kamienny, twardy, ale jednak pęknięty. Pęknięty jak każdy reżim. Każdy reżim kiedyś pęka. Dzisiaj żyjemy tą nadzieją, że te reżimy dzisiejsze, które na świecie mają się nieźle, również pękną. U Pileckiego pękł właśnie ten zamknięty sześcian po to, żeby on sam się mógł wyłonić jak prawda o nim samym. Ale obok właśnie stoją w takim rytmie pionowych, wertykalnych form,
które mogą nawiązywać do pasiaka obozowego, ale również mogą nawiązywać do stojących, no nie chcę powiedzieć w kolejce, ale stojących, stłoczonych postaci, które przymusowo są przez reżimy stłaczane. Stłaczane, wtłaczane w taki blok betonowy, po to, żeby się stały nieimienne. A to są postaci, to są ludzie, obywatele, bohaterowie. To jest każdy z nas. Każde życie to jest wielki dar. Także każda ta kreska moja, każdy ślad, w przypadku Pileckiego każdy ten relief to jest istnienie, to jest istota, która miała swoje jedno, jedyne życie. Nie chcę tutaj wiele opowiadać o tych tematach martyrologicznych, choć one się przewijają, choćby w ostatnim projekcie pomnika Bartoszewskiego do Białego Stoku, który wygrał konkurs. Tam również się pojawia podobny motyw, zupełnie świadomie przeze mnie użyty, motyw plastyczny, trochę w innej formie. Troszkę tak, tam już nie pojawia się relief, czyli ślad po tych postaciach, można powiedzieć, które zostały stracone, czy zostały pochowane w grobach zbiorowych, ale również pojawiają się ci sami bohaterowie, inaczej, inni bohaterowie, ale w tych samych sytuacjach, to są również ofiary tych samych reżimów, choć w pozytywie, czyli negatywu już nie ma. To też znowu odpowiada na moje takie już osobiste też pytania, co jest tym pozytywem, co negatywem, często co jest prawdą, co jest fałszem. Czy dzięki fałszowi jesteśmy w stanie poznać prawdę? Tak właśnie, bo sama prawda nie jest w stanie się obronić. Opowiadając fałsz, okazuje się po latach, to nie jest prawda, że 1000 razy powiedziane kłamstwo, ono staje się prawdą. Nie, to kłamstwo powiedziane 1000 razy w końcu pokazuje, gdzie tak naprawdę prawda jest. Dążę też do prawdy swojej, takiej swojej osobistej, artystycznej. Stąd pojawiają się rzeźby moje starsze, modelowane w formie pełnej, rzeźbionej. Ale poszukuję też takiej swojej prawdy w dochodzeniu do istoty, ale takimi minimalnymi środkami wyrazu w kontekście właśnie tej ostatnio przykrej dla nas wszystkich pandemii. Stąd te powroty do domu, zamkniętego domu, albo też powroty do tej dzisiejszej normalności, jak powiedziałem. Dla mnie powrotami też są ten cykl rzeźb Moje kapliczki, gdzie Frasobliwy jest przykładem akurat rzeźby sakralnej, którą realizuję też w taki sposób, za każdym razem, żeby to móc się z pełną świadomością podpisać. Wiem, że wielu kolegów przy sakralnych realizacjach jednak unika wpisywania sobie w portfolio takich realizacji, traktując to brzydko, jako fuchy. Nie używam nigdy takiego sformułowania. Pod każdą rzeźbą się podpisuję, traktując to jako w pełnoprawne działania w sferze sakrum i traktuję to zawsze jako sakrum, ale w taki sposób, żeby ta moja autorska, oczywiście wszystko autorskie, ale ta moja autorska twórczość, żeby ona wpisała się i w rzeźbę sakralną, i w rzeźbę pomnikową. A powroty, czy z powrotem, no to właśnie, to kwintesencja tej wystawy. Jestem tutaj z powrotem, tutaj w ratuszu, Oliwskim Ratuszu Kultury, stworzonym przez Andrzeja Stelmasiewicza, z którym się poznaliśmy jeszcze właściwie już zaraz po moim dyplomie, także właśnie te 27 lat temu. Dziękuję.